Ricardo, powiedz, zakochałeś się w tej sterniczce? Nie mów bzdur. To nie bzdura. Słyszałam, jak rozmawiałeś z Eliasem. Poczytam gdzie indziej. Uciekaj, bo pomagasz swojemu bratu mnie zdradzać. Wcale cię nie zdradzam. Oczywiście, że zdradzasz. Teraz chcesz ze mnie zakpić, zadając się z tą dziewuchą. Pokażę jej, gdzie raki zimują. Czekaj. Nic nie powiesz Marinie. Don Guillermo zapłaci za moją naukę, żebym nie była taka tępa. Nie jesteś tępa. Ale wielu rzeczy nie wiem. Ja też nie wiem wielu rzeczy. Chcę się uczyć i być światową kobietą, jak to mówi Don Guillermo. Chcę, żeby on i Ricardo byli ze mnie dumni. Młody Ricardo jest taki przystojny i dobrze zbudowany. Martwił się, kiedy Julio mnie porwał. Mówisz o nim, jakbyś... On ci się podoba. Odczep się od Mariny. Dlaczego się nią przejmujesz? Nie obwiniaj jej o swoje wątpliwości i obsesje. Dla twojego i jej dobra, oby ona ci się nie spodobała. Nie zwracaj na nią uwagi, bo przysięgam, że... Nie groź mi. Nie boję się twojej gruźb. I żebyś wiedziała, nie chcę uczcić naszej rocznicy ślubu. To przyjęcie się odbędzie, bo przez ciebie straciłam nasze dziecko i musisz spełniać moje zachcianki. Przeze mnie? Sama spadłaś ze schodów. To nie moja wina. Spadłam, bo zobaczyłam, jak ją obejmujesz. Zabiłeś nasze dziecko. Gdzie masz amulet, który ode mnie dostałeś? Młody Ricardo ci się podoba? Tak. Jest taki przystojny i żonaty z tą barakudą. Cicho, bo cię usłyszy. Niech słyszy. Jesteś zazdrosna o panią Adrianę. Zakochałaś się w młodym Ricardzie. Zakochana? Może go zgubiłem. Na pewno go zdjąłeś, bo to był prezent ode mnie. Gardzisz wszystkim, co ci daję. Nie mów bzdur. Może... Już wiem, gdzie go zgubiłem. Oczywiście. Pewnie upadł, kiedy biłem się z Juliem. A przyjęcie się odbędzie. Możesz mi zaufać, Marino. Jesteś zakochana w młodym Ricardzie? Trochę, tak. Zawrócił mnie w głowie. Jak tylko go zobaczyłam, wydał mi się taki przystojny. Byłam wściekła. Kopnęłam go, bo myślałam, że rozwalił motorówkę Don Nicandra. Potem mi wyjaśnił, że to nie on. Wtedy bardziej mi się spodobał. Niechcący zakochałam się w nim. Nie powinnaś się w nim zakochać. On jest żonaty. Nigdy nie będzie twój. Wiem, pastor. Jestem dla niego nikim. On jest wykształcony i dobrze wychowany.
Ale serce nie sługa. Zakochałam się w nim. Nie mów tak. Zapomnij o tej miłości, bo przyniesie ci wiele kłopotów. A jeśli pani Adriana się dowie, nawet boję się o tym myśleć. Wiem. Ricardo nigdy się nie dowie, że go kocham. To będzie moja tajemnica. Ricardo nigdy się nie dowie, że go kocham. Jesteś do niczego, Lazaro. Dlaczego? Amulet, dzięki któremu Ricardo miał mi paść do nóg, nie zadziałał. To silny amulet. Jesteś szarlatanką, tandetną wiedźmą. Nie traktuj tak biednej Indianki, która kocha cię jak córkę. Jak śmiesz nawet myśleć, że mogę być córką służącej, głupiej Indianki. Gdybyś tylko wiedziała, gdybyś znała prawdę, może zacznę przygotowania do ślubu. Co ty na to? Byłabym zachwycona. Uszczęśliwię cię. Będziesz najszczęśliwszą kobietą na świecie. Biedny marzycielu, gdybyś tylko wiedział, że nie wyjdę za ciebie, nudzisz mnie. Wracajmy do domu. Wujek Joaquin nie może być długo sam. Oczywiście. Odbierz, kochanie. Federico? Kiedy wrócisz do DF-e? Wyjechałeś tydzień temu. Przestań mi dokuczać. Wiesz, że cię kocham. Dla ciebie wyjechałam z domu. Nie zawiedź mnie. Obiecałeś się ze mną ożenić. Rosalbo, posłuchaj mnie. Zrobię to, co zechcę. Przestań nalegać, albo już nigdy mnie nie zobaczysz. Zrozumiałaś? Jedziemy? Tak. Trochę w prawo. Jak się czuje najpiękniejsza modelka z Acapulco? Co słychać? Jak twoja ręka? Wolałbym mieć twoją. Przestanę ci mówić miłe rzeczy, bo uwierzysz, że jesteś najlepsza. I tak w to nie wierzę. Mocno stoję na ziemi. Tobie wszystkie się podobają. Lubisz zdobywać kobiety i zaciągać je do łóżka. Ale ja jestem inna. A jaka jesteś? Jestem dziewczyną, która chce poważnej rzeczy. Mogę spoważnić i się z tobą ożenić. Sam widzisz, zawsze żartujesz. Wcale nie. Mówię poważnie, choć mi nie wierzysz. A dlaczego miałabym ci wierzyć? Jeśli naprawdę ci się podobam, podaj mi datę i godzinę ślubu. No coś ty, Matildo, jesteśmy młodzi, mamy całe życie przed sobą.
Trzeba z niego korzystać. I w ramach korzystania zaciągniesz mnie do łóżka. Nic z tego. Bueno. Matilde. Dlaczego kobiety mają obsesję na punkcie małżeństwa? Ricardo nie chce wydać przyjęcia z okazji rocznicy ślubu. Nie martw się tym. Urządzimy je. Będzie wielkie i wspaniałe. On coraz mniej mnie kocha. Zadurzył się w tej sterniczce. Coś ty znowu wymyśliłeś. Mój syn nigdy by nie zwrócił uwagi na taką prostaczkę ze wsi. Marina wpadła mu w oko. Cześć, jak leci? Podobno zatrudniono nauczycielkę, żeby cię uczyła. Tak, przestanę być tępa. Nie jesteś tępa. Dobrze, że się kształcisz, bo ta żmija, moja żona, już nie będzie mogła z ciebie kpić. Mówisz o niej żmija? Nie kochasz jej? Nie. Może wyda ci się to dziwne, ale... ożeniłem się z kobietą, której nie kocham. To trochę dziwne, nie? Mama mnie do tego zmusiła. Zgodziłem się na ślub z Adrianą, żeby mama przestała się mnie czepiać. Dobrze, że będziesz się uczyć. Witaj, Marino. Jak się czujesz? Dobrze, a pan? Też dobrze. Wiem, że kochasz Laurę jak siostrę, więc to ona będzie cię uczyć. Cudownie. Zadowolona? Tak. Od niej nauczę się wielu rzeczy. Cieszy mnie twój pęd do wiedzy. Nie uwierzę, że mój syn miał przygodę z tą sterniczką. Jednego nie możemy jej odmówić. Marina może być tępa, biedna, ale jest bardzo ładna. A to duże zagrożenie. Nie jest aż tak piękna. Coś mi przyszło do głowy. Coś, co śmieszy ją w oczach Ricarda, Guillerma i wszystkich. O czym myślisz? To będzie zabawne. Zostaw to mnie. Będę udawać, że chcę się z nią zaprzyjaźnić. Jak możesz się z nią zaprzyjaźnić? Będę udawać. Zdobędę jej zaufanie. A w czasie waszego przyjęcia Marina będzie pośmiewiskiem całego towarzystwa. Laura będzie cię uczyć przez 2 godziny dziennie. Ekstra. Ja też chętnie ci pomogę. No to będziesz mieć 2 nauczycieli. Dziękuję, Ricardo. Nie wiedziałam, że tu jesteście. Cześć, mamo. Co tu robisz? To pokój Mariny. Chcę się pogodzić z Mariną. Wyjaśnić jej, że nigdy nie byłam przeciwko niej. Ale twoje pojawienie się w tym domu było tak nagłe. Jednak skoro masz tu zostać na zawsze, to lepiej będzie, jeśli cię zaakceptuję. Kto by powiedział? Wyniosła Doña Alberta Morales de Alarcón, oferuje swoją przyjaźń Marinie. Nie rozumiem twojej ironii, ale mimo to cię kocham. Marino, dowiedziałam się, że Guillermo zatrudni nauczycielkę. Może razem kupimy wszystko, czego potrzebujesz do nauki. Połówki, zeszyty, kartki papieru, rzeczy do rysowania i całą resztę. Przy okazji kupimy ci ładną sukienkę na rocznicę Adriany i Ricardo.
Pani kupi mi sukienkę? Jeśli chodzi o przyjęcie, wiem, że nie układa ci się z Adrianą, ale nie możemy dopuścić, żeby ludzie o nas plotkowali. Wybierzemy najładniejszą sukienkę w Acapulco, żebyś tego dnia wyglądała cudownie. Ślicznie cię ubierzemy. Zobaczysz. Wejdź, jesteś w swoim domu. Oscura o mi amor soñador, tal vez un estemos juntos se acabe el dolor. Marina, odcinek 7. En un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Dzisiaj zaczniemy od Stanów Zjednoczonych w Meksyku. Nie gryź ołówka, tylko uważaj. Wczoraj to powtarzałyśmy. Pamiętasz? Stolica Chihuahua. Villahermosa. Nie Chihuahua. Wczoraj to przerabiałyśmy. Zapisz. Skup się. Opuść ramiona. Patrz przed siebie. 8 razy 5? Nie na palcach. Skup się. 40. Dobrze. Najpierw trzeba położyć serwetkę. Ten najmniejszy jest do sałatki. Największy jest do wody. Nie, usta. Teraz główne danie. Przekładasz do drugiej ręki i jesz. Nie tak, Marina. Spójrz na mnie. Nareszcie wróciłeś. Daj spokój. Przyniosłem owoce. Jabłka, banany i te dziwne rzeczy, które lubisz. Jak to się nazywa? To wszystko przyniosłeś z rancza tej kobiety, prawda? Jakiej kobiety? Znowu zazdrosna? Wiesz, jak cię kocham, Federico. Jesteś dla mnie wszystkim. I to nie ja, a sąsiadki opowiadają mi, że kochasz tę kobietę z rancza. To kłamstwo. Nie wierz w to, co mówią ludzie. Kochasz mnie? Pewnie. To dlaczego nie weźmiemy ślubu? Od roku jesteśmy razem.
Dla ciebie zostawiłam swoją rodzinę. Nie zawiedź mnie, proszę. Obiecałeś, że się ze mną ożenisz. Mam dosyć twoich łez i tych żałosnych scen. Mam dość. Chętnie bym się spakował. Wyszedł i nigdy więcej nie wrócił. Nie, wybacz mi. Obiecuję już nigdy ci nie dokuczać. Tylko mnie nie zostawiaj. Bez ciebie umrę. Nie zostawiaj mnie. Przestań rozpaczać. Wracam z rancza i chcę odpocząć. Nie wiesz we wszystko, co wygadują sąsiadki. Jeżdżę na rancho, bo muszę pracować i zarabiać pieniądze, żeby utrzymać ten nędzny pokój i ciebie. Już dobrze? Chodźmy spać. Odrób pracę domową. Dobrze. Ale jest tego odpyty. Właśnie przerabiamy słownictwo. Powinnaś powiedzieć, to bardzo dużo. To bardzo dużo. Wiem, ale to dla twojego dobra. Jesteś inteligentną uczennicą. Fajnie, że się odtępiam. Przepraszam, że się dużo nauczyłam. Myśl, zanim coś powiesz. Pozdrów papalotę i sąsiada. Dobrze, a ty odrób lekcję. Dobrze. Marino, czy ty nigdy nie zmądrzejesz? Dama tak nie chodzi. Chodzi o tak. Z plecami o tak. Wolno i pewnie. Marina, już jesteś elegancka. Jak ci idzie nauka? Jestem zadowolona. Właśnie się dowiedziałam, że nie jestem taka tępa, jak sądziłam. Laura postawiła mi 10. Mówiłem ci, że jesteś inteligentna. Nie musi pan się mnie wstydzić. Nigdy się ciebie nie wstydziłem. Trochę tak. Nawet troszeczkę. Chciałem, żebyś się uczyła i coś w życiu osiągnęła. W dzisiejszych czasach trzeba mieć skończoną podstawówkę. Teraz to wiem. Połóżcie to na moim łóżku. Wykupiłaś całe Acapulco? Musiałam dokupić kilka rzeczy, których mi brakowało. Jutro jest przyjęcie z okazji rocznicy ślubu Adriany i Ricarda. Kupiłam dla ciebie piękną sukienkę i buty. Na pewno ci się spodobają. Serio? Tak. Będziesz sensacją. Nie cieszysz się z powodu przyjęcia? Tak. Idę się uczyć. Dlaczego posmutniałaś? Nic mi nie jest. Idę się pouczyć. Jutro jest rocznica ślubu Ricarda. Marina jest smutna. Pewnie, że jestem. Wiesz, że go kocham. Jest taki przystojny i dobry. Pomaga mi odrabiać lekcje, ale chyba widzi we mnie tylko siostrę. A ona go nie kocha. Pewnie, że go nie kocha. Widziałam, jak się całowała z Juliem. A ja bardzo go kocham. Jakaś ty głupia. On się nigdy o tym nie dowie.
Co się stało? Cześć. Pastora powiedziała mi, że chcesz ze mną rozmawiać. Chciałbym z tobą pracować w biurze armatora. A to niespodzianka. Nie dziwi mnie twoje zaskoczenie. Przyznaję, że wydawałem twoje pieniądze i wiele podróżowałem. Siadaj. To mi się podoba. Powiem ci to bez ogródek. Nie chcę być mężem Adriany. Coraz mniej ją toleruję. Zwala na mnie winę za to, że straciła dziecko. A jutro wydaje przyjęcie z okazji rocznicy ślubu. Zgodziłeś się, bo nie chcesz przeciwstawiać się matce? I Adrianie. Wiesz, jak się zachowuje, kiedy jej się czegoś odmawia. Zaczyna krzyczeć, histeryzuje. Po przyjęciu poproszę ją o rozwód. Nie wiem, ale tak sobie pomyślałem, że za pieniądze, które zarobię w firmie, wynajmę sobie mieszkanie. Do czasu, aż Adriana się wyprowadzi. Najwyższy czas, żebyś wziął sprawy w swoje ręce. I prawdę mówiąc, rozwód to najlepsze wyjście i dla ciebie, i Adriany. Wasz związek jest chory. Nie mówmy już o tym. Od tej chwili masz posadę w firmie. Będziesz ciężko pracować. Oczywiście. Porwę na chwilę Ricarda. Proszę. Słucham cię. Dlaczego Adriana nie schodzi? Razem z mamą ubierają Marinę. Adriana pomaga Marinie? Przecież ona jej nienawidzi. Ja też nic nie rozumiem. Bracie? Zostawiam was. Przyjechał Rodrigo. Po raz ostatni widzieliśmy się w szpitalu. Miałem nadzieję, że mnie odwiedzisz i będziesz się mną opiekować. Odwiedzało cię wiele dziewcząt. Jesteś uprzedzona. Dlaczego mi nie ufasz? Sam się o to postarałeś. Dzisiaj udowodnię ci, że jestem w tobie zakochany. Ale z ciebie cynik. Co z tą kobietą? Elias, skup się. Co się stało z techniką, sztuką kochania, zdobywania, uwodzenia? Cudownie ci w tej sukience. Przynieś pantofle, Marino. Są na wysokich obcasach. Nie jestem do nich przyzwyczajona. Kopyta mi się złamią. Wcale nie. Szybko nauczysz się chodzić w takich butach. Panna z wyższych sfer powinna opanować tę sztukę. Niewiele wiem o modzie, ale nie sądzicie, że ta suknia jest trochę zbyt strojna? Nie przesadzaj. Sukienka jest bardzo elegancka. Zaprojektował ją Francuz. Będziesz modniejsza od Alberty. Skoro twierdzicie, że jest elegancka i francuska, to już milczę. Pośpiesz się, bo musimy zejść do ogrodu. Wszyscy goście czekają i chcą cię poznać. Już idę. Pośpiesz się. Czekamy w ogrodzie.
Uwaga, przyjaciele. Podejdźcie. Dziękuję, że towarzyszycie nam w tym ważnym dniu. A teraz powitajmy Adrianę, moją synową, gospodynię tego przyjęcia. Witam wszystkich i dziękuję za to, że jesteście tu z nami. Jak wiecie, czcimy naszą rocznicę ślubu. A przy okazji chciałabym przedstawić wielką przyjaciółkę, która mieszkała za granicą i spędzi w Acapulco dużo czasu. Marina Hernández. Ładnie ci wyszedł ten tort. Dam ci kawałek dla twojej mamy. Ucieszy się, bo jest łakomczuchem. Opowiedz mi o przyjęciu Alarcón Moralesów. Dali je z okazji rocznicy ślubu Ricarda i Adriany. Laura została zaproszona, ale Daniel nie chciał iść. Dlaczego? Jest zazdrosny o Ricarda. Przecież Laura jest żoną Daniela. Czasami mężczyźni są bardziej zazdrośni od kobiet. To prawda. Marina będzie elegancko ubrana? Chyba tak, bo mieszka z bogaczami. Pewnie uszyli jej piękną sukienkę. Chciałbym ją zobaczyć, całą wystrojoną. Oye, papalote. ¿Nadal ją kochasz? La sigues queriendo, ¿verdad? Un chorro, Lucía. Tak. Ale już wiem, że ona nie jest dla mnie. Trafiła do wyższych sfer, a ja nadal sprzątam łodzie. Wszyscy się ze mnie śmieją. Kto cię tak ubrał i umalował? Ja nie. Ty wybrałaś tę sukienkę? Doña Alberta mi ją podarowała razem z butami. Barracuda mnie uczesała i umalowała. Lepiej pójdę do siebie. Nie. Uśmiechnij się. Uśmiechaj się. Nie zrobisz im tej przyjemności. Jesteś tu królową. Chyba nie chcesz, żeby Alberta i Adriana osiągnęły cel. Nie. Kto jest najładniejszą kobietą na tym przyjęciu? Jesteś właścicielką domu, uśmiechnij się. Co za kretynka. Powinnam się domyślić, że zamierzają mnie ośmieszyć. Dla mnie jesteś najpiękniejszą kobietą na tym przyjęciu. Marino, to Daniel, mój mąż. Miło mi. Laura wiele mi o tobie opowiadała, ale nie mówiła mi, że jesteś aż tak śliczna. Zrobiłyście to celowo. Ubrałyście i umalowałyście Marinę, żeby wyglądała jak pajac. To tylko niewinny żarcik. Niewinny? Tak. Ricardo miał do ciebie pretensje?
Por supuesto. Bronił tej kretynki. Salió en defensa de la naca esa. ¿Viste cómo Wszyscy se rieron, się z niej śmiali. Cudowna sprawa. Jesteś zła. Ale ze mnie kretynka. Powinnam się domyślić, że zamierzają mnie ośmieszyć. Wujku, gdzie jest Marina? Nie ma jej z Laurą? To, co zrobiła Adriana i mama, jest niewybaczalne. Poniosą tego konsekwencje. Adriano, przedstawię ci prawdziwego przystojniaka. Angel, to jest Adriana Alarcón, moja przyjaciółka. Miło mi. Wzajemnie. Bawcie się dobrze. Przyniosę coś do picia. Napijesz się? Niemożliwe. On tu jest. Poznałam go w barze i zawiozłam do hotelu. Co za niespodzianka. Więc ty jesteś tą przyjaciółką Matildy, która obchodzi rocznicę ślubu? Nie mów nikomu, że się znamy, zwłaszcza mojemu mężowi. Nie może się dowiedzieć, że się przespaliśmy, bo to było szaleństwo. Szaleństwo? Ostrzegałam cię, żebyś nie przyprawiała rogów Ricardowi. Tak tego nie zostawię. Ośmieszę cię, tak jak ty mnie. Jak minął pierwszy tydzień małżeństwa? Świetnie. Daniel jest wyjątkowy. Bardzo dobry i czuły. Kocham cię. To dobrze. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. O sobie nie mogę tego powiedzieć. Nie przejmuj się. Już postanowione. Rozwiodę się z Adrianą. Jeśli to cię uszczęśliwi, to słuszna decyzja. Dziękuję ci za wsparcie. Nie trzymaj mojej żony za ręce. Nie jest tak, jak myślisz. Nic nie myślę. On nie musi trzymać cię za ręce. Coś ci się pomyliło. Idziemy. Już skończyłaś się gdzieś? Milcz. Nic nie powiesz. Nie rób afery. Nie chcesz afery?
Kto cię zrozumie? Przecież bawiłaś się, kiedy ludzie się ze mnie śmiali. To była afera. Raczej żart. Znakomity, prawda? Odpłacę ci pięknym za nadobne. Powiem gościom, że jesteś puszczalska. Ani się waż. Przekonasz się, kim jest sterniczka Marina. Lepiej stąd wyjdę. Chodź tu. Uprzedzałam cię, żebyś nie przyprawiała rogów Ricardowi. Uspokój się. Nie wiem, o czym mówisz. Widziałam, jak się całowałaś z tamtym facetem. Za dużo wypiłaś. Ona jest pijana, dlatego tak się ubrała i umalowała. Nie jestem pijana, bo nigdy nie piłam. Niech ktoś ją zabierze. Zabiję ją. Wyciągnijcie je. Spotka cię to samo, jeśli znowu ze mnie zakpisz. Zabierz ją stąd. Ricardo, nie idź za nią. Jak mogłaś się do tego posunąć? Wychowana kobieta tak się nie zachowuje. Nie bije się z innymi. Ale twoja żona, lekcje etykiety na nic się zdały. Nie zmieniłaś się. Powinnaś się wstydzić. Adriana przesadziła, ubierając się tak. Ale to nie powód, żeby się bić. Wyjaśnię ci to. Co mi wyjaśnisz? Biłam się z barrakudą z innego powodu. Wstyd mi. Jest mi smutno. La tristeza que siento. Nie wiem, czy wujek dobrze zrobił, przyprowadzając cię tu. Wersja polska TVN. Tekst Barbara Włodarek. Czytał Janusz Kozioł. Tal vez mi vida sea oscura, o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa, en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Volveremos a ver.